Dzień dobry, to testerki szczęścia Beksalala oraz Kaprylda. Tak, i na początku Kaprylda złoży oświadczenie. Obieszczenie. Tak mi się przypomina. Taki, zaraz zacznę od suchara smęcić. Nie, po prostu przypomina mi się taka wpadka z księgowej, z dawnej pracy, która napisała zamiast obwieszczenie, to obieszczenie. Dostaliśmy taką kartę. Tak. Obieszczenie. Tak. Niedobrze. Chyba gorączka daje mi się we znaki, bo włącza mi się. Głupawka, dobra, wspomnień czar. Bo chciałam na początku pewne sprostowanie powiedzieć, ponieważ ktoś słusznie zauważył w komentarzach, że Kaprylda jest w serialu Kajko i Kokosz. I chciałam tutaj właśnie wyjaśnić, bo ja sobie przepraszam, najmocniej, bo jestem przeziębiona, więc dzisiaj będę kichać, prychać, ale po prostu ja tak się dla wszystkich poświęcam po prostu. Tak, doceniamy, bardzo doceniam, że tak poświęciłaś. Tak, no i tak. No i Kaprylda z serialu Kajko i Kokosz, który jest dostępny na platformie streamingowej Netflix, już mi się język prączę, to mam wrażenie, że ta Kaprylda jest taka dopasowana do tych nastolatek z dzisiejszych czasów. Oczywiście Kaprylda z samego założenia w komiksie miała być taką rozkapryszoną pannicą. Przepraszam. No, widzicie? Już joda. Z tym, że w komiksie jest tak, że Kaprylda dostaje taką szkołę życia. I nie wiem, czy jest w ogóle kontynuacja jej losów, czy może akurat nie znam kontynuacji losów Kaprydy, ale jest coś takiego, że Kaprylda, taka rozkapryszona właśnie pannica, zostaje przetransportowana na taką samotną wyspę i tam otrzymuje tylko wędkę i krzesiwo. I chodzi o to, żeby Kaprylda, która wszystko w życiu miała zawsze i wiecznie jej było źle, to żeby nauczyła się sama sobie radzić i to chodziło o taką szkołę życia. I właśnie dlatego się identyfikuję z Kaprylą, no bo w zasadzie uważam, że życie cały czas daje nam jakąś taką szkołę i człowiek cały czas musi jakoś sobie radzić z tym życiem. A przy okazji przy tym trochę się kaprysi, jak to zawsze i może dlatego. A poza tym mam taki jakiś sentyment do serii komiksów Kajko i Kokosz. No i w zasadzie nawet sam autor, to on też dużo nawiązywał do powiedzmy do swojej własnej rzeczywistości, chociaż bohaterowie, cały komiks, to akcja gdzieś tam, nie wiem, w średniowieczu była umieszczona. Nie, to nie były czasy średniowiecza, bo to jeszcze były czasy chyba tych pogańskich, słowiańskich bożków, także no. Także tyle chciałam powiedzieć, że taka Kaprylda z serialu to nie do końca jest to, co ja miałam na myśli. Tak, no. No, a teraz ja Państwa przeproszę, teraz zażyję takiego groszka, który mam na gardło. Tutaj. Na gardło, tak. Fresh, plus. Musi Kaprylda się wspomagać. Strong, mint, wheat, cooling, crystals. O, już nie mogę mówić. Matko, to teraz ja będę mówić, bo nie ma wyjścia. Muszę przejąć teraz mówienie. Teraz opowiem, o czym będzie nasza audycja, o czym dzisiaj będziemy rozmawiały. Otóż chciałyśmy wrócić do bardzo zamierzchłych czasów, to znaczy do tych, kiedy się poznałyśmy na YouTubie. Dlatego, że naszą taką, nie wiem, swatką, matką był YouTube właśnie. Tu się poznałyśmy. Może jak to zabrzmiało. Tak. Tak, no taka jest prawda, nie oszukujmy się. Gdyby nie ta platforma, to nie wiadomo, czy my byśmy się kiedykolwiek odnalazły. Może byśmy sobie siedziały nieszczęśliwe, każda w swoim kącie i myślały, że jesteśmy jakimiś dziwolągami, bo że takich osób nie ma podobnych do nas. A dzięki YouTube'owi
stało się inaczej. No i, no tak, chociaż tyle dobrego można mu zarzucić. Znaczy, tyle dobrego zarzucić, że zawdzięczamy mu tyle dobrego, a reszta to ma różne humory, niestety. W różny sposób nam dokucza, ale to może też są takie kaprysy. Po prostu też jest taki może tak kapryśny czasami. Znaczy, czuję, że Strong Fresh Mint już mi pomaga. O, no widzę, słyszę, że tak, no. Znaczy nie widzę, tylko słyszę, że głos ci właśnie robił się świeży. Wreszcie odzyskałam wzrok, Boże, głos. No dobra, no. Głos masz świeższy, wyraźnie. Tak. Chciałam jeszcze właśnie dodać, że nawet tu niedawno w komentarzach doszło do takiego... No właśnie takiej nie konfrontacji, takiej wymiany zdań, bardzo miłej. Wynikiem tej wymiany był właśnie wniosek, że YouTube, internet w ogóle bardzo pomaga takim osobom jak my, osobom takim hiperwrażliwym, które zawsze się czuły dziwnie wśród innych. No i właśnie do zamierzchłych czasów teraz zmierzam, bo nikt chyba nie wie, gdzie my się poznałyśmy wszystkie. No i teraz nastąpi chwila prawdy. Nie wiem. Poznałyśmy się na platformie, znaczy platformie, poznałyśmy się dzięki kanałowi Beaty Pawlikowskiej. I, that's right. I szukałyśmy tam pocieszenia w życiu, jakiś rad. Nie do końca. Ty nie. Bo ja tak. Znaczy też trochę, no, ale tak nie do końca. No to opowiem o sobie, że ja tak przyznaję, że tak. W ogóle takie było to trochę, nie wiem jak to nazwać, metafizyczne przeżycie dla mnie, bo pamiętam, znaczy opowiadałam tu przecież o tych moich przejściach z przyjaciółmi, którzy nas zostawili i to było dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie, naprawdę. Ludzie nie dowierzają, jak to może być, że z przyjaciółmi, nie? Po utracie przyjaciół tak się przeżywa. Ja przeżywałam dlatego, że dla mnie to była rodzina, to dla mnie było tak jak utrata siostry, jakichś takich najbliższych osób. No i była to dla mnie ogromna trauma. No i tak się miotałam, usiłując sobie wmówić, że jestem bardzo szczęśliwa, a że ich już nareszcie nie ma, bo okazali się jakimiś takimi fałszywymi świnami, ale tak nie było. Cały czas czułam taką przykrość i nie mogłam się z tym pogodzić, jak oni mogli. I mimo, że udawałam, że jest inaczej, to w środku cały czas mi tam jakieś szpilki takie dokuczały. Pamiętam, że miał mi pomóc podróże, takie wyjazdy bez nich, że ja też potrafię, tak z mężem sobie gdzieś tam wędrowaliśmy i kiedyś byliśmy w okolicach Wielkanocy w Krakowie, wynajmowaliśmy takie mieszkanie i w tym mieszkaniu znalazłam książkę Beaty Pawlikowskiej, tam była taka mała biblioteczka. Ja przedtem pamiętam ją jako podróżniczkę z telewizji. Słyszałam ją chyba też w radio i pamiętam, że to była książka o jej podróży na Wyspę Wielkanocną. I to było jakoś tak niezwykle napisane i taka mała książeczka bardzo mnie urzekła. A potem to przez długi czas z Beatą Pawlikowską nie miałam nic wspólnego, ponieważ pocieszałam się właśnie tymi podróżami, a potem jakimiś ekstremalnymi filmami o wyprawach himalajskich, dzięki czemu teraz jeszcze czuję się naprawdę ekspertem z tych dzieci. Bo ja właśnie jakieś takie uciekałam w takie obsesyjne zainteresowania. Właśnie to było takie jedno z tych zainteresowań. No potem właśnie nie wiem, jak to było, że wpadłam w internecie właśnie na tę Beatę Pawlikowską i się okazało, że ona wcale nie o podróżach prowadzi ten kanał, że to jest zupełnie o czymś innym. No i ja się tam wtedy dowiedziałam o potędze pozytywnego myślenia. Wiecie, ja naprawdę nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałam. Ja myślałam, że to człowiek musi być silny, że to jak jest taką lamlą i sobie jakoś tam nie radzi w życiu, to jest jego wina. Nie miałam pojęcia, że to są właśnie jakieś takie osoby
hiperwrażliwe i że nic z tym nie mogą zrobić. To była dla mnie absolutna nowość. No i u tej Beaty nagle się dowiedziałam, że to wystarczy tam odpowiednio myśleć i człowiek staje się szczęśliwy. Ona takie prowadziła różne pogadanki, prelekcje, miała książki odpowiednie na ten temat, tam, no, które napisała. No i to bardzo tak mi się spodobało, bo to tak bez lekarza, prawda, samemu sobie jakieś kody zmieniasz podświadomości, coś tam sobie mówisz, podświadomość mówi ci jedno, ty masz zrobić coś innego, no i zaczęłam próbować. I pamiętam... Oszczędność pieniędzy. Słucham? Oszczędność pieniędzy, nie musisz chodzić po lekarzach, nie? Nawet wiesz co, że nie... U mnie to nawet nie chodziło też o te pieniądze. Nie wiem o co. Żeby wreszcie coś zadziałało. Żeby wreszcie coś zadziałało i żeby się tak nie otwierać przed osobą oko w oko. Ja zawsze się boję, że trafię na kogoś takiego nieodpowiedniego. Może dlatego, że nacięłam się na tyle osób. Nikt mnie nie rozumiał. Więc pomyślałam, że taki lekarz też będzie jakiś taki tępy pacan, który też mi w żaden sposób nie pomoże, tylko mnie tam zbędzie i powie mi, że jestem przewrażliwiona i żebym sobie radziła sama. A tu tak się okazało, że są jakieś takie cudowne sposoby, że ona wyszła z depresji, napisała książkę, jak w ogóle kupiłam tę książkę. Tam czytałam, co ja muszę zrobić, że nie myśleć tak, tylko myśleć tak. No, tylko jeden szkopuł był, nie? Że ja sobie to mówiłam, a głowa myślała sobie swoje. No i pamiętam, że wtedy, kiedy się zorientowałam, że to jakoś na mnie nie działa, to stałam się właśnie hejterem, o czym mówiłam. Naprawdę. Znalazłam tam koleżanki. Powiem, że takie typy trzy. Byłyśmy takie trzy typy spod ciemnej gwiazdy. Naprawdę. Wyśmiewałyśmy to wszystko. To matko, ja was pamiętam od momentu, kiedy już żeście słodziły. Tak, my byłyśmy straszne. Ja pamiętam, że tam któregoś dnia to doszło do tego, że jakiś taki napisała pani Beata taki post, taki, który miał nam uświadomić, że na nią to w ogóle nie działa, bo jakieś tam osoby takie, których ja do tej pory u niej piszą, domagały się w ogóle, żeby nas tam wyrzucić. Zbanować. Tak, żeby nas tam w ogóle nie było. Później jeszcze poznałam gorszego typa. Takiego nie. Nie? Nie, jeszcze taki. Później Jerry też poznałam? Miał... A nie, Jerry'ego to nikt nie matko, kojarzy. No Jerry był straszny, w ogóle hejtował chyba od początku. Chociaż mówił, że nie hejtuje pani Beaty. Że on tylko, że to jest taka ta krytyka... Konstruktywna, ale to nie ma krytyki takiej. To normalnie hejtował, a nazywał to konstruktywną krytyką. Tam je trochę przysłodził czasem, że przecież pani Beata to rozumie, że są takie osoby, które tam nie muszą się z tym zgadzać, ale to nie było to. A potem, nie wiem, właśnie nastąpił... Nie wiem, taki cud, można powiedzieć, bo pojawiła się nasza koleżanka tam. Koleżanka o pseudonimie wtedy Ding Dong. I ona normalnie nas z tej złej drogi sprowadziła. Mnie i Maggie. I potem co się stało, Kaprylo? Zaczęłyśmy słodzić i nagle pojawiła się u nas Kaprylda. Już cię przyciągnęły słodzić. Dobrą energię. I zaczęła słodzić razem z nami. Ale powiem ci, że wtedy to nawet nie było słodzenie, tylko ja naprawdę jakąś taką... Taki jakieś pozytywne uderzenie poczułam. Naprawdę na jakiejś takiej chodziłam dziwnej fazie pozytywnej. Nawet to długo trwało dosyć. No... I takie właśnie pisałyśmy ja fajne pamiętam rzeczy. Pamiętam u mnie, do którego momentu to trwało. Ale to potem. No powiem. Właśnie, ty powiedz teraz, jak to było, jak ty przyszłaś do nas. Dlaczego ty tam w ogóle, znaczy do nas, do pani Beaty, bo my tam byłyśmy taką grupą takich... Sektu.
Taką z o, sektą, dokładnie. Mi się nazywał. Dobrze sobie przypomniałaś, tak, mi się tak. Nazywałyśmy sekta. Mm. Tak. Tak. Nazywałyśmy się sektą, bo ktoś tak nas tam na, chyba nawyzywał, my sobie przyjęłyśmy tą świetną nazwę i tam sekta, tak. Po prostu rozprawiałyśmy się ze wszystkimi hejterami. No, tak było, właśnie. Tak, żeście były jak rolowice. No, tak. No. No i właśnie, czego ty szukałaś na tym kanale? Może zacznę od tego, że z panią Beatą Pawlikowską to ja wcześniej tyle miałam do czynienia, co tak jak mówisz, kojarzyłam coś, że była taka Beata Pawlikowska w telewizji, była w radiu. Koleżanka z pracy przynosiła książki, które posiadała właśnie pani Beaty Pawlikowskiej i się nimi tak chełpiła. Tak. No i tyle w zasadzie kojarzyłam panią Beatę. Później była sytuacja u mnie, że nie wiem, czy ja wspominałam tutaj na kanale, że ja po prostu po tam dosyć kilku ładnych latach w jednej firmie pracy, w takim no, raczej toksycznym towarzystwie, po prostu podjęłam taką decyzję, że desperacką, że po prostu rzucam robotę, nieważne co będzie. No i rzuciłam tą robotę. No i był czas, że no te parę miesięcy jednak byłam bezrobotna. No i ten czas to tak przeznaczyłam trochę w zasadzie to na taką regenerację i na załatwienie różnych zaległych spraw. Między innymi pójście do lekarza na przykład, bo wcześniej nie było na to czasu. Tak. No i zaczęłam edukować się w internecie właśnie na temat toksycznych ludzi. Właśnie i tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób trafiłam na pewien kanał o tematyce narcyzmu. A nie będę tam zdradzać, co to za kanał, bo przez jakiś czas tam też siedziałam w komentarzach, dużo pisałam. Znaczy muszę powiedzieć, że ja wtedy się tak otworzyłam, że w ogóle, żeby coś się napisać publicznie, żeby się wypowiedzieć, bo wcześniej to taka zahukana bardzo byłam. No i tam nagle zaczęłam się wypowiadać, rozmawiać z ludźmi, no też powiedzmy bronić osoby prowadzącej kanał przed hejterami. No to chyba takie jest naturalne, że ludzie, którzy gdzieś tam przesiadują na jakichś kanałach, to, no to tak starają się udzielać w tych komentarzach. No. I w zasadzie gdzieś w międzyczasie przy okazji YouTube podrzucił mi filmik, to znaczy w zasadzie to był chyba taki krótki podcast pani Beaty na temat, to było coś takiego, że ojejku, nie wiem, czy dobrze teraz powtórzę, ale że powiedzmy człowieka można poznać po tym, w jaki sposób traktuje najsłabszych, czyli na przykład zwierzęta jakieś, czy takie istoty najsłabsze, że jeżeli on jest w stanie powiedzmy słabszych od siebie dobrze traktować, no to świadczy o tym, że to jest raczej dobry człowiek. No i w zasadzie chyba od tego momentu, jak mnie zaciekawił ten podcast, to gdzieś tam mi się te filmiki od pani Beaty przewijały. No wiadomo, też tam algorytm sam podsuwa. No, także muszę zażyć znowu fresha. Przepraszam. No i w końcu było tak. Tak. Najmocniej przepraszam, no techniczne problemy. Już. Tak. No i w zasadzie ten YouTube zaczął mi podsuwać te filmiki pani Beaty. Jak ja widziałam tytuł, to ja nie mogłam nie zajrzeć na taki filmik, nie? Tytuły fajne były. Tytuły tak. Jak zaglądałam, słuchałam, no to nie mogłam się powstrzymać w pewnym momencie, żeby nie dodać swoich 3 groszy i się nie pomądrzyć. Że w sumie nie wiem, czy to było. A ty byłaś wtedy taka z tych mączących? Tak, no to ja tak mi się wydaje. Tak. No i pewnego. Znaczy, ja nie pamiętam, czy ty. Czekaj, nie, pierwsza chyba ty się do mnie odezwałaś wtedy. Tak. 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 I pewnego pięknego dnia, deksalala. Odpisała na mój komentarz i to, ty, słuchaj, to było o piernikach. O starych piernikach? Tak, napisałam wtedy coś takiego.
A propos... Że starzy to się na niczym nie znają, coś tam takiego, czekaj, bo tylko młodzi wiedzą. Czekaj, coś takiego, że ze starych pierników to miód spłynął, czy coś takiego. Nie, że miód spłynął i został tylko stary piernik, nie? O, ale tak. Ja w zasadzie tak, ale ja to w zasadzie to napisałam tak żartobliwie, tak jakby o sobie, że ja jestem taki stary piernik, że ze mnie już ten miód spłynął, a niech młodzi teraz do młodych świat należy, że coś takiego, taki ja miany zamysł, ale to zabrzmiało trochę chyba inaczej. To jest taka, ja wtedy byłam na fali właśnie takiej, no wiesz, jak to chyba to w pracy coś takie może się działo, nie wiem, że tak jeszcze byli młodzi promowani, bo teraz to już jest to nawet chyba zakazane, prawda, żeby młody kreatywny, żeby nadpisać w ogłoszeniu, a wtedy chyba tak jeszcze bywało, że uznawano, że młodzi wiedzą więcej, lepiej i są bardziej kreatywni, więc możliwe, że to tak było i ja byłam na fali. Jak coś takiego przeczytałam, to tam normalnie krew mi się zagotowała w żyłach, że jeszcze ktoś taki tam, że i tam kota popędziła. Nieprawda, wcale nie popędziłaś. No takiego kota, no takiego subtelnego, ale... Nie popędziłaś, bo my żeśmy porozmawiały, ja wyjaśniłam, żeśmy się pogodziły wtedy, jeśli dobrze Tak, ja pamiętam, że się pogodziłyśmy, ale na początku byłam niezbyt miła. No nie, na początku, tak było. Na początku, tak. A ja tym bardziej, że pamiętam, że ty, ja już twoje obserwowałam. Kotkami. No i co? Ja już obserwowałam twoje komentarze wcześniej i sobie pomyślałam, że jakaś taka strasznie przemądrzała pani, jakaś taka... nie wiem, wydawało mi się, że jesteś jakąś taką nauczycielką, nauczycielką muzyki, o może tak. Bo pamiętam, że coś takiego napisałaś, że dziś, ale nie wiem, czy napisałaś z synem, chyba użyłaś imienia, że dziś zagrałam i zaśpiewałam jakąś tam piosenkę, nagraliśmy coś tam. Ja sobie myślę, matko, na kaprzech samochwała. A ja sobie napisałam wiersz dzisiaj. I tak już obserwowałam i już taka byłam trochę cięta. No i jak zobaczyłam właśnie tam później o tych starych piernikach. Ale wiesz co? Ale pamiętam, co mi na przeprosiny, znaczy na taką fajkę pokoju, co ty przysłałaś, pamiętasz? Zalinkowałam coś chyba, jakiś filmik z tych, kurczę, co to bardzo było? Bardzo stary, coś, jakiś kabaret, tak? Nie, to były takie dobranocki dla dorosłych. No, te dobranocki, tak. Tak, Skobuszewski prowadził i to było takiej księżniczce, tak. Grała. Jakiejś takiej rozkapryszonej, no. No widzisz, Kaprylda, no. No coś jest na rzeczy, ale ja teraz ku wyjaśnieniu to Beksi ma rację, no ja taka byłam, no, wcześniej. No. Jaka? Przyznaję się do tego, no taka zarozumiała. Taka pouczająca, ja też taka trochę byłam. Bo to tak jak już łyknęłam trochę wiedzy u pani Beaty, nie? No właśnie. I jeszcze tam na innych kanałach, bo gdzie u buddystów, jeszcze gdzie tam była, poczekaj. A gdzie cię nie było? Wszędzie byłam, u Jakubiaka byłam. Tak, i u takiego, matko, jak on się nazywał? Oj, ty. Adam jakiś, zapomniałam. Tam wiem, że Ding Dong też bywał. On tam ciągle o jakimś ogrodzie, o podlewaniu jakichś kwiatów, a nie chwastów, coś ciągle opowiadał. Ojejku. Matka, ale jakąś nie wiem, ja tam nie byłam widocznie. Tak, tam byłam. Nie wiem, gdzie jeszcze, w 100 miejscach. I uważałam, że jestem po prostu ekspertem w sprawach duchowych i rozwoju osobistego. Pan to znamy. No, w każdym razie ja jeszcze pamiętam, że jeszcze Ding Dong się do mnie zaczęła pisać. Zalecać. I w sumie tak... Ja pamiętam, że ja w pewnym momencie dostałam takiej skrócy do... O Ding Dong, że Ding Dong do Singa pisze. Kapryldy. No kapryldy. Tak. A ja pamiętam, jak Ding Donga przepraszałam, bo jak byłam kiedyś niegrzeczna dla takich osób, takich zagorzałych katolików, się z nimi kłóciłam, bo z pewnych powodów, a w zasadzie to Ding Dong to bardzo religijny jest.
No i ten... No i tak chciałam ją przeprosić, tak jakby symbolicznie za te wszystkie osoby, to w jej osobie przeprosić, nie? I ją przeprosiłam, a ona nie wiedziała, o co mi chodzi, bo nie kojarzyła, żeby w czymkolwiek mnie obraziła. A, rozumiem. Tak. Ja w każdym... właśnie, tak, Ding Dong nas w sumie też bardzo wiele nauczyła mnie. Na przykład nauczyła właśnie tolerancji takiej dla katolików, ponieważ ja byłam cięta, no do tej pory jestem cięta bardzo, a naprawdę to, co ona robi, toleruje. No, może czasem jak wycieczki jakieś takie, ale to sama, tak jak i my się, prawda, zapędzamy, czy jesteśmy takie za bardzo to zagorzałe. Znaczy, wiesz, to też bywało, że i ona, ale już widzę, że się naprawdę zmieniła jest w porządku i tyle lat już razem tkwimy. No właśnie. Mi to wtedy w sumie bardziej o jakąś taką chodziło, o takich osoby religijne, ale takie bardziej hipokrytów, którzy no właśnie innych pouczają, a sami nie żyją według tego, o czym mówią, nie? I w zasadzie dlatego na takie osoby bardziej byłam taka obrażona. No ale było, minęło. W każdym razie, reasumując, wyszło tak, że ja po prostu tak chciałam jakoś do tej waszej sekty być przyjęta. A czekaj, to chyba kto to Ding Dong chyba zaproponował, żeby mnie przyjąć do sekty. Ja pamiętam ten moment sektowaty, no. Bo tam była taka wspaniała chwila. Pamiętam, że to było późnym wieczorem, koło 11:00. Że... No tam miałyście jakiś odlot, ja pamiętam, że tyle serduszek dostałyście. No. Tak, my ciągle w ogóle te serduszka tam, wiesz, zabiegałyście. Się cieszyłyśmy, jak małe dzieci, jak to serduszko dostałyśmy. Pamiętam, że tak późno, chyba 11:00 wieczorem, pani Beata do nas napisała, w przypiętym komentarzu, to chyba był nie wiem, w każdym razie dostałyśmy to wszystkie trzy, że żebyśmy podały jej adres, że po prostu tak pięknie piszemy i tak tyle kolorytów wnosimy do jej, na jej kanał, że ona chce nam... Że przyprawiacie jej kanał, czy coś takiego, że taki tak, przyprawiamy, tak. Egzotyczny, tak, egzotycznymi takiego, przyprawami, coś takiego. No. I ona wtedy była w Vanuatu i poprosił właśnie, żeby ten adres przysłał, że ona nam pocztówki przyśle. I wtedy jakoś czy na jawie? Tak... Słucham? Czy na z Vanuatu przyszły. Poczekaj, no ale wiem, bo mam później, tą pocztówkę. Bo ona na Fuji pojechała, ale... Fuji? Dobra, ale kurczę, geografii. Stąd poczekaj, jedno to jest w Japonii, właśnie, góra, a druga to jest właśnie państwo, a druga mam to jest wyspa. Może od razu sprawdźmy. Masz coś pod ręką? Nie mam tej sprzętu. Wiesz, właśnie przed chwilą mi się zwizualizowało pani Beata jadąca na jawie gdzieś tam przez Vanuatu. Taki wstyd, dobra. Wstyd, nie było siara. Tego. Siara straszna. Dobra, w każdym razie o Vanuatu rozmawiamy. Vanuatu, tak. Tak, na Vanuatu. I z Vanuatu postanowiła nam, tam gdzie jeszcze niedawno byli kanibale, pamiętam, że mnie to tak poruszyło. Tak, pamiętam, jak ty później miałaś koszmary po tych kanibalach, proszę ja ciebie. No. Tak, jakieś sny straszne. I mi się właśnie my trzy dostałyśmy i ty jakoś tak zaraz dołączyłaś do tej sekty i my jeszcze napisałyśmy, że jeszcze dla ciebie, prawda? Tak, tak było, że to Magda chyba wtedy myślała, że to jakiś żart, ale ja wysłałam, tak jakby napisałam mu adres na złego maila i on nie doszedł do pani Beaty i pani Beata, że się upomniała, że jeszcze nie dostała ode mnie, no także kurde, to nie żart, nie? A później było tak, że ty pierwsza dostałaś tę pocztówkę. Tak. Tak było. Ja myślałam, że ja w ogóle nie dostałam. Chyba mam to rozpaczone. Ale w ogóle, jeszcze kończąc, to było tak, że ja tak się wam chciałam wtedy podlizać, no bo była propozycja, żebym została do sekty przyjęta, że ja tam zaczęłam nagrywać filmiki, wysyłać wam niepubliczne filmiki, jak gram na gitarze. Tak, grasz. Pisać wiersze, no i dobra, już o tych wierszach to już nie chcę mówić. Dobra, o wierszach zaraz powiemy. To było takie straszne dla matki. Ale ja tak się męczyłam, bo chciałam takie piękne wiersze napisać, żeby takie. Matko, człowiek, jak się chce podlizać, to. No, to wszystko zrobi. Wszystko zrobi i może potem wszystkich wpędzić po prostu w kompleksy.
najgorsze to dla mnie było to, że ja wtedy bardzo, no, do tej pory bardzo kocham muzykę Queen, ale wtedy byłam na takiej fali po prostu maksymalnej. I pamiętam, że ty przysłałaś właśnie taki filmik, grasz solówkę. I ja nie poznałam, że to jest solówka z piosenki Frediego. No, bo to była You Don't Fool Me. Tak, tak. Miałam 100 tysięcy pomysłów. You don't fool me. You tak. Don't fool me. Dobra, nie śpiewam, bo za nie mówię. O, oh, yes. To była ta solówka. Tak, i ja wtedy nie... to solówkę. Tak. A ja tego nie poznałam, jaka byłam sfrustrowana. A później... Boże, ile ja ci wtedy przysporzyłam zmartwień. Ja ci tak bardzo przepraszam teraz przy wszystkich. Nie, to dobrze, chyba mi zrobię. A potem pamiętam, że pisałaś wiersze o nas wszystkich. Tak, chciałam każdej ja najpierw o całej sekcie coś napisałam, a później chciałam jeszcze dla każdej wyjątkowo z osobna napisać ten wierszyk, no. Jak napisałaś dla Ding Donga, to ja po prostu się tak załamałam, bo stwierdziłam, że moje wierszyki są do kitu. I w ogóle się objawiła nowa gwiazda poezji u pani Beaty i że ja już po prostu powinnam stamtąd manatki zbijać, bo mało, że gra na gitarze, to jeszcze i wiersz. Jak się bije? Coś. O, słyszysz? W TikTaki? To? Bije się teraz w żalu. Ale dlaczego w żalu? No, po prostu. Jezu. Przecież każdy ma prawo napisać wiersz. To ja byłam jakaś głupia taka. No, ale pamiętam, że no, tak się wtedy martwiłam, że Ding Dong i Maggie będą wolały ciebie niż mnie. Byłam po prostu potwornie zmartwiona. Ale wiesz, jak ja teraz na to wszystko patrzę, jak my się zachowywałyśmy, ale to było przedszkole. Jak takie dziewczyny w podstawówce. No przedszkole, Które mają koleżanki i się tam, jak się z jedną ktoś koleguje, to już drugą nie może, nie? Bo coś tam. Nie? Bo się... Matko, stare baby. No, ale zobacz. Znaczy, mówię za siebie. Aha, o, no właśnie. Ale zobacz, jakie to emocje takie w człowieku i takie jakieś takie niespełnione to historie, nieprzepracowane z dzieciństwa i to cały czas się tak po prostu ciągnie, że jest się zazdrosnym o te przyjaźnie, o znajomości, nawet z YouTube'a. No i potem jeszcze... do tej sekty, znaczy już właściwie nie do sekty, ale jakoś tak z nami, jeszcze się zakolegowała Wenka. Pamiętam, że ona pisała o bezsenności. Aha, no. I ja ją wtedy tam o tej bezsenności coś napisałam, a ja wtedy byłam na jakiejś takiej fali pouczającej, więc jakieś tam wielkie mądrości napisałam, że to po prostu coś tam, że najwyżej się położysz i wcale nie myśl o tym, że masz zasnąć, tylko że po prostu najwyżej się nie wyśpisz i że to pomaga, że mi to świetnie pomaga. Ja teraz się sama z bezsennością po prostu koszmarną zmagam, także takie te radzenia wszystkie, no to są... Już mi mam czkawkę. O, no widzisz. A na czkawkę też tiktaki, czy nie? Nie, wodę tu mam. A, no dobra. Napiję się odwrotnie, jak w King's Ice. To pomaga. Ja też tak moja babcia mówiła, że tak odwrotnie się trzeba ze szklanki napić. Nie, już mi przeszło. No. No i poczekaj, do czego my dalej zmierzamy? W każdym razie zaczęłyśmy bywać u ciebie na kanale. Tak było właśnie. Muzycznym. Yes. Ty zaczęłaś nagrywać piosenki takie, i filmiki, i piosenki takie na życzenie. No. Albo jakieś takie... dla pani Beaty nagrałam. Nawet dla pani piosenki. Beaty, tak. A ja sobie przypominam jeszcze właśnie, wracając do czasów naszej sekty, to ja sobie przypominam, że ja też taki wiersz jakiś napisałam o sekcie, ale wiesz, że go nie mogę znaleźć, bo jakoś mi zniknął mój taki ten notatnik na telefonie, usunął się i tam połowę wierszy mi zniknęło. Ale pamiętam końcówkę. A na niebie ponad nami jest Beata z diamentami. Bo to był wiersz, w którym wykorzystałam tytuły piosenek Beatlesów. Był, różne. Tak, było, pamiętam.
pamiętam. Bo pani Beata jest fanką Beatlesów. Tam były z piosenek chyba, ileś tam tych piosenek było tak, i były 7. Te motywy, tak, tak, tak było. No. A był ptak Dodo? Czy to, no, co to było z tym ptakiem Dodo? Nie, to z ptakiem Dodo to pani Beata też opowiedziała i później my z tam z Ding Dongiem o tym Dodo rozprawiałyśmy. Ona to no, sobie nawet kupiła jakąś pościel z tym Dodo chyba. No ale chyba nie omieszkasz nie wspomnieć o panu z muszlą. Wiesz, że dzisiaj sobie o nim przypomniałam. No? Pan z muszlą był motywem przewodnim naszym, tak? No. Bo pamiętam, to było, jak pani Beata była na Hawajach. Ja nawet kupiłam sobie później książkę o tej podróży na Hawaje. I tam z różnych miejsc były filmiki. No i właśnie kiedyś wystąpił pan, który grał na muszli. I pan po prostu był o powalającej urodzie. No, nie ciacho. Oszukujmy się. Jednym słowem. No. Takim może mało hawajski, bardziej taki jak z amerykańskiego jakiegoś filmu, jakiś taki amant. Taki trochę jak Clooney. Tak, coś takiego. No. No. I w taki, był w takich rajbanach. No. I on i chyba sobie... tam się czołem z każdym witał, tak? Tak, on chyba tam poszedł gdzieś, to był jego stryj, czy ktoś tam, gdzieś tam prowadził tę grupę i tak się tam witali. No i Aluch. Właśnie marzyłyśmy o tym, żeby się też z panem z muszlą w ten sposób przywitać. I tak, że Megi nawet pamiętam napisała, że jakby przyjechał pan z muszlą, to nie powiedziałaby nie. To naprawdę u Megi tak. Coś takiego, bo to musiał zrobić wrażenie na Megi, naprawdę. Tak, naprawdę. Pan z muszlą zrobił wrażenie, tak. Po prostu na wszystkich muszę znaleźć ten filmik, podlinkować, żeby wszyscy koniecznie, zobaczyli. Koniecznie. Żeby wszyscy zobaczyli pana z muszlą, żeby sobie my żebyśmy sobie przypomniały. No i w każdym razie było tak i było cudownie i we cztery broniłyśmy, prawda? No tak było, tak. Trzej muszkieterowie i D'Artagnan. Później. Ja nawet pamiętam taką anegdotę z komentarzy, jak bo to były już czasy pandemii, kiedy było tak, że brakowało papieru toaletowego, nie? I ktoś w komentarzu napisał coś w stylu, że to do dupy jest, nie? A ja odpisałam, o nie, przepraszam, do dupy to jest ten papier toaletowy, którego obecnie wszędzie brakuje. Że byłyśmy, a ja pamiętam, o, jakiejś takiej babce napisałam, bo ona napisała że do pani Beaty, że ona już od tej diety to ma taką wysuszoną skórę i w ogóle, że wygląda na 10 lat starzej, a ja odpisałam, że najbardziej to postarzają złośliwe komentarze i żeby się przejrzała, na pewno 5 lat przybyło po tej nauce. Normalnie. Cięta riposta. Pamiętasz, że to było gdzieś tak w środku. Nie był to komentarz taki na no ten z tych pierwszych, tylko gdzieś już w środku taki kolejny, piąty czy szósty. I pani Beata go wyłuskała, bo tam nawet serduszko dostałam. No widzisz? A ja pamiętam, jak dla ciebie pani Beata filmik nagrała. Tak. Dla mnie pani Beata nagrała filmik o tym, jak nie żyć w przeszłości. Nie, sorry, w przyszłości. Bo w przyszłości to ciągle było, a jak nie żyć w przyszłości, czyli jak się nie martwić na zapas. Tak, i ona chyba tam miała nawet, nie wiem czy na tym filmiku, ale wiem, na jakimś filmiku miała tą sukienkę z żółwiami od Ding Donga. To znaczy nie tymi samymi, no ale wiem, o co chodzi. No. Także naprawdę, no my byłyśmy na takiej fali, byłyśmy tak pozytywnie nakręcone i jakoś to wszystko tak się, nie wiem, nawet i dobrze działo, nie? Tak. Ale do czasu u mnie to był przełomowy jeden filmik. Chyba się domyślam. Który, no? Jak myślisz? Płakanie. Płakanie? Nad Cielątkami. A, to też. To też. To było pierwsze. To znaczy, u mnie to... Może no, mogę powiedzieć pierwsza. U ciebie, już sobie przypomniałam. U mnie to znaczy, najpierw to było takie już takie... już niefajnie to, jak właśnie pani Beata płakała właśnie na temat... Boże, nad losem Jagniątek chyba, ale to chodziło o to, że to... To gdzieś do Włoch on jeździł, te Jagniątka. Tak, nie jestem wegetarianką, no spożywam mięso, a poczułam się po prostu w tym momencie jakoś szantażowana, nie? I to mi się nie spodobało. Ale bo to akurat nie to... Bo to Jagniątka był zabijany, prawda? Jakoś tak, no.
Był wożony no, ale, i płakały. Ale w każdym razie u mnie takim gwoździem do trumny, gdzie po prostu odeszłam z kanału, to był filmik, to było... Z kaciami. Tak, kiedy ona odstawiła scenę rodem z filmu Boże... Nagi Instynkt, czyli tak. Scena przesłuchania, na, gdzie Sharon Stone na komendzie po prostu... Uh-huh. Tylko, przepraszam pani, pani Sharon Stone nie miała bielizny, natomiast u pani Beaty było widać majteczki. Tak, pamiętam, że były? Pamiętam, że potem białe, właśnie niebieskie tam były takie komentarze, no. Głównie o tych majtkach. Tak, i wiesz, a filmik był o czytaniu książek, ona po prostu był czasy pandemii. Wiesz co, to było Zostań w domu, bo to była ta akcja Zostań w domu, więc ona zaśpiewała Zostań w domu, czytaj książki, a na koniec jako puentę pokazała po prostu majtki, więc chodziło o jej książki. Tak, o jej książki chodziło, ale doszłam do wniosku, że po prostu to... Przesada. To jest przesada, to mnie obraża. No tak, dlatego, że przedtem było tyle, tak, było tyle mądrości, o duchowości, a później taki tani gest. Chwyt, nie? Tani chwyt, tak, no. Tani, że pokazanie gaci. Z przedszkola, no tak. Normalnie to jest przedszkola. W przedszkolu dzieci przecież te majtki pokazują. Tam mówili, że to były białe z niebieską lamówką, nie wiem. Już nie pamiętam. No to coś niebieskiego i białego mi się kojarzy. Wiesz, no, w sumie... No. To było właśnie tak, to głównie się, już nie, nikt nie rozmawiał o książkach, tylko o tych gaciach. O majtkach. No majtkach było. Tak, to mnie też, ale mnie już wcześniej to tak zmroził taki film o przebaczaniu rodzicom. I tam było, pamiętam, powiedziane coś takiego o dzieciach z rodzin patologicznych. Akurat chodziło o dzieci alkoholików. Że takie dzieci to później mają dobrze w życiu, dlatego że uczą się zaradności. Uczą się reagowania chodzi, to, szybko na niebezpieczeństwo, tak? No bo trzeba uciekać w nocy przed pijanym ojcem. Nie, no, tak, nie takie... to było coś w tym stylu, że one nie są skrzywdzone, tylko że dostały tak jakby dar od życia, że zostały skrzywdzone, tak. Nie wiem jak to nazwać. No to tak... Tak, to było może, takie słabe, bo... Słabe to było, tak. Dlatego, że po prostu no, nie zna pani Beata takiego życia i nie wie, no. Możliwe, teoria że... Teoria jest daleka od rzeczywistości, bo w teorii można by to tak tłumaczyć, a w rzeczywistości to... Jak się nie wie, co takie osoby przeżywają, to lepiej nie mówić takich rzeczy. Tak, i to takie było, to było słabe. Później wiem, że chyba o tej koronie, o takie dziwne wywody też mnie tak jakoś... Także to była kara przyrody. Zdziwiły. Korona to kara przyrody, no ludzkość. Tak, tak. Ale takim naprawdę, naprawdę dobijającym poza gaciami tym, to było jak pani Beata postanowiła pójść pracować do Trójki. Tej Trójki już, gdy odeszli wszyscy, gdy odeszli wszyscy, gdy wyrzucono niektórych, inni musieli odejść i ona poszła tam pracować, bo Kuba Strzyczkowski zaproponował. Fakt, że Kubę potem też zwolniono i ona się zwolniła, ale wtedy po prostu ja nie wiedziałam, czy to jest taka, znaczy ja nie chcę nazwać tego hipokryzją, ale naprawdę jest tak nieświadoma tego, co się dzieje, naprawdę nie wie i idzie tam, bo myśli, że zrobi tam coś dobrego, czy to po prostu było takie wyrachowanie z uwagi na to, że państwowa pensja była jakaś tam korzystna. I to mi jakoś tak też definitywnie poszłam i się stałam bardzo niedobra na nowo. Tak? Wtedy. I tak. No. No i w ogóle, pamiętam, zaczęłam zauważać różne rzeczy dziwne. Te hipokryzje, taką dotyczącą życia eko, że tu preparaty eko, niejedzenie mięsa, cielątka. Jagniątka. Jagniątka. No właśnie. A ogromny ślad węglowy, tak, bo bardzo wiele podróży po świecie, wielki dom, który jest ogrzewany, wymaga ileś tam energii, duży ogród, gdzie chodzą jakieś kosiarki zapewne, codziennie, znaczy do każdego filmiku inna sukienka i to mi się tak jakoś nie komponowało wszystko i powiem, że w sumie to wiele straciłam, bo straciłam tę taką, nie wiem,
pogodę ducha dziecka. Taką naiwność, bo jak tam byłam, to ja w to wszystko wierzyłam, to nawet mam takie zapiski swoje, bo znalazłam, wyobraźcie sobie, rok dobrych myśli, kalendarz z 2019 roku i mam takie tutaj zapiski, że coś tam odpuszczam, nie jestem już tak wrażliwa. Nie, no, że zapisywałam, kto się dobrze czuł, że taki dobry dzień, że piosenkę jakąś usłyszałam, że zobaczyłam wiewiórkę, no takie zapisywałam to normalnie rzeczy. I to straciłam, powiem, bo ja już nie potrafię takiego stanu wrócić. No ale z drugiej strony to taki zyskałam chyba takie trzeźwe i realne spojrzenie na świat. Kiedyś trzeba. No. Boże, szybkim głosem. No. Kiedyś trzeba. A ty kiedyś właśnie, trzeba, tak. Ty co straciłaś? A co zyskałaś po odejściu? Co straciłam? Nie wiem w sumie. Chyba pamięć. Nie wiem, to po prostu no była jakaś ewolucja. Może, wiesz co, rzeczywiście może był w tym jakiś taki urok. No ale tak jak mówisz, później człowiek, że tak powiem, idzie na swoje, zaczyna trochę bardziej tak twardo stąpać po ziemi. Znaczy ja na przykład nie byłam przekonana do tej filozofii, że cały czas tylko skupiać się na pozytywnych rzeczach, cały czas, nie? Tylko, że jakoś, żeby jednak brać życie takim, jakim jest, że jednak w tym życiu są też negatywne aspekty i żeby ich nie wypierać, tylko po prostu no, zaakceptować i jakoś nauczyć sobie radzić z tym, a nie tak jakoś, nie wiem, zamiatać pod dywan i wiesz, i twierdzić, nie, tego nie ma, to jest wszystko super. No, no czasem nie jest super, no i też trzeba sobie z tym poradzić, nie? Więc raczej mi się wydaje, że bardziej takiego chyba zyskałam takiego, no tak jak mówisz, takiego realizmu i tego twardszego stąpania po ziemi, a nie bujanie gdzieś tam w obłokach. To znaczy, też jeszcze tak sobie rozmyślam, że pani Beata no, żyje w specyficzny sposób, tak? Jest sama, długo była singlem, teraz no, jest w szczęśliwym związku, ale ona no, nie ma większych zmartwień poza kotami, ogródkiem, domem, podróżami, tak? No. Tam samochód jej się zepsuje, albo nie wiem, ząb, no to są takie jej zmartwienia, natomiast ludzie mają inne zmartwienia. Właśnie te jej rady wydaje mi się, że są dobre dla osób, które żyją w podobny sposób. Taki no w miarę beztroski w sumie, prawda? Że tylko jeżeli jakieś tam męczą sprawy, to takie bardziej wewnętrzne, a nie dokucza nic z zewnątrz, tak jak dokucza nam, no. Dlatego te rady nie są dla nas dobre, ale teraz zaglądamy do pani Beaty i to wcale nie tak rzadko, bo naprawdę kilka fajnych takich filmików nagrała i wydaje mi się, jakby tak wydoroślała trochę. No właśnie, każdy jakieś tam przychodzi metamorfozy. No ja muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobały właśnie te filmy z podróży. Tak. Beaty. Tak, były naprawdę niesamowite. Fajnie to wszystko przedstawione. I może też w zasadzie wszystko tak się pokićkało przez ten COVID, bo później jednak pani Beata nie mogła tak podróżować. Jeszcze mi się coś przypomniało, dobra. No dawaj. O podróżach. Tak, jak ty się też ofuknęłaś, bo ona powiedziała, że na wywiadzie, bo coś tam ktoś stwierdził, ten prowadzący, że teraz podróże nie będą dla wszystkich dostępne, czy coś takiego, a ona powiedziała, tak. A coś w tym złego? Tak, że podróże tak. Będą tylko dla elit. Dla elit, tak. Było coś takiego. No,
Matko, czyli tak. Żona też tak czasem chlapnie, no, jak... Tak, tak. I w zasadzie, wiesz, ten COVID troszkę tak to wszystko pogmatwał i może więcej zabrakło tej równowagi, bo dużo było tego, wiesz, dobrych rad i tak dalej, a mniej było jednak... Widzę, że teraz pani Beata już z powrotem więcej podróżuje i... Tak jakby wróciła do siebie. Tak, wróciła do siebie, bo jednak to jest jej pasja. Że miała taki stan paniki, że to było nawet czuć, nie? W tych, czy w filmach, czy w tych takich żółtych kartkach, że była chyba przez moment spanikowana, chociaż może nam się to tylko wydaje. No tak. Teraz jest w tej chwili za granicą. Ale mamy jedną, no naprawdę wybitną sprawę i bardzo dziękujemy pani Beacie za taką rzecz, że gdyby nie jej kanał, gdyby nie to, że ona udzielała porad dla różnych zagubionych dusz, to my byśmy nigdy się nie spotkały. No właśnie. Także na 3-4. Dziękujemy. Pani. Jak w przedszkolu. Tak, pani Beacie. Naprawdę to jest coś niesamowitego i no fajnie, że taki kanał stworzyła, gdzie wszystkie pogubione dusze chyba tak w pierwszej kolejności to chyba tam trafiają, chociaż ty w drugiej tam trafiłaś, tak? Tak teraz nie wiem w której, ale nie w pierwszej. W każdym razie ja myślę, że też nie ma co tak, powiedzmy, to jest akurat nasza opinia, że pewne rzeczy, powiedzmy, nam nie odpowiadają, ale myślę, że jest bardzo dużo osób, którym właśnie kanał pani Beaty jest potrzebny, które nie analizują tak jak my, nie dzielą włosy. Bo my jesteśmy za wielkie rozkminiary. To nam życie trochę przeszkadza. No tak. Właśnie. Nie wynajdują sobie problemów. Potrzebują tylko, żeby ktoś im dał prostą radę jakąś. Tak. I nie myśl dla o tym, takich osób tak. To jest super sprawa, bo takie osoby... No właśnie, wyprowadź się na spacer. Tak, no. Takie osoby tak, nie mają... Mam siły tak, czasem stać z łóżka, nie? I się wyprowadź na spacer. No tak. Także za to serdecznie dziękujemy. Coś mi się tu jeszcze w międzyczasie przypomniało, ale już mi ta myśl gdzieś wyleciała. A pamiętam jeszcze właśnie o dżungli, to teraz ostatnio słuchałam, taka była fajna rozmowa, naprawdę mojego ulubieńca Tomasza Raczka z panią Beatą i ona naprawdę bardzo fajnie tam opowiadała. I się okazuje, że oni mają, że jest jakaś chemia taka między nimi, że podobnie odczuwają, podobnie przeżywają, są podobnie wrażliwi. To ciekawe. Tylko taki jeden jest dysonans, że pani Beata chodzi spać o 20, a w tym czasie to pan Raczek dopiero, wiesz, do kina albo do teatru wyrusza. No właśnie. Żeby ten, ale to żeby... są inne pasje właśnie. Tak. Wiesz, ja jeszcze... tak sobie... mów. Ja bym tak sobie pomyślałam, że ja miałam zaplanowany pewien suchar na tą audycję, ale ponieważ zmienię trochę plan i może w sumie to troszeczkę tak nawiążę do tematyki teraz, bo w sumie tam nie wiem, czy jest buddystką pani Beata, ale wiem, że tam pewne chyba tam chyba żyje pewnymi mądrościami, jak to jest. Wiem, że jogę chyba uprawia, tak? Tak, ale joga to jogin. Jogin, ale powiedzmy tam jakieś tam te niektóre jej mądrości, nie wiem, czy też nie są z buddyzmu zaczerpnięte. Tak, chyba taka jest mieszanka. No w zasadzie tego. Powiedzmy zarówno... Mądrość taka światowa. Tak, no. Zarówno tam u joginów, jak i u buddystów to jest to pojęcie reinkarnacji, nie? No i tak ostatnio właśnie dzisiaj bodajże słyszałam taką anegdotę od tego twojego ulubionego buddysty. Od mojego? Tak. Nie od twojego ulubionego jogina. Nie. O, i wiesz co, jego anegdoty to czasem są cięte, nie będę opowiadać. Tak, on ma język jak żyleta. Tak. A to sobie zrobimy o nim audycję kiedyś o joginie. Może kiedyś. No dobrze, to co mój buddysta? No, w każdym razie twój buddysta tak coś takiego stwierdził, że podobno, bo to było o tym, że nie potrafi naśladować głosu osła, ponieważ akurat nie był osłem w poprzednich wcieleniach, nie? I się tak zażartował, że jak ktoś był jakimś zwierzęciem w poprzednim wcieleniu,
to potrafi naśladować odgłosy tego zwierzęcia, nie? No ja teraz spróbuję, nie wiem, czy mi się uda i czy odgadniesz, jakim zwierzęciem ja byłam w poprzednim wcieleniu? O rany, kurde. Kurbelkiem. No, dawno tego nie robiłam. Kurbelkiem. Dawno tego nie robiłam, nie wychodzi mi tak. No, coś, jakimś ptaszkiem. No wróbelek. Wróbelek, ale melek, no. No mówię cały czas, że wróbelkiem. Kurczę, od razu przecież poznam, że byłaś wróbelkiem. No. No. Ale wiesz, nie, że no. Zatraciłam już... A nie, język mnie zdrętwiał od tego. No od tych tiktaków i od... Tiktaków. Tak. I od tam od tych twoich od lekarz różnych. Tak, podejrzewam jeszcze, że cykadą byłam, ale to nie zawsze mi wychodzi. No. A to teraz pokażesz nam cykadę? Tak. Także no. Byłaś. Kurde, ty, no to co to ja... To też tak, może twoja ostatnia reinkarnacja już teraz. Reinkarnacja cykada, no i dlatego widzisz, no tak marnie się czasem czuję. To, dobra, koniec sucharów na dziś. Ale to nie jest suchar, ale wiesz, to fascynujące, to co ty mówisz. Bo ta reinkarnacja... W sumie nie wiem, mogę spróbować i osła. Proszę bardzo, żeby udowodnić, że nie byłaś. Nie byłaś. Nie był prawdziwy osioł. O, czy to słoń był teraz? Tam. Ja też naprawdę wierzę, że to już jest twoja ostatnia reinkarnacja, ale w ogóle jak ja osobom opowiadam różnym o reinkarnacji, teraz właśnie się w buddyzm teraz tutaj wpędzę, chociaż przecież to odrobinę tylko słucham. Żeśmy zeszły z tematem. Wiesz co, ja tam kiedyś spotkałam jednego takiego faceta, takiego u pani Beaty buddystę, który... Naprawdę tak kiedyś żył bardzo jakoś tak niepokornie, a później właśnie na taką bardzo dobrą drogę zszedł i to on mi pierwszy tego mojego buddystę podsunął, to Gajana Brahma, ale pamiętam, że wtedy to na mnie w ogóle nie zrobiło wrażenia. Ja sobie to przypomniałam potem, gdy za jakiś czas zaczęłam słuchać i się zaczęłam tym interesować i jakie to fajne, nie? Jakie to uspokajające to, co on opowiada. Ten facet się nazywał M1 albo 1M. To pamiętam, później zniknął tam od pani Beaty, później go jeszcze gdzieś spotkałam, ale już on już chyba mnie nie był. Właśnie Hua Jan, tak, chyba tam na tym buddyjskim kanale. Tak, tam go spotykałam. W każdym razie ludzie się tak zawsze śmieją, gdy zaczynam o tym mówić, o tej reinkarnacji, ale dla mnie to tylko właśnie reinkarnacja jest wytłumaczeniem na świat, bo no bo ludzie są o tak różnym stopniu wrażliwości czy jakiegoś rozwoju intelektualnego, że to niemożliwe, żeby tak bez żadnego powodu jedni byli tacy, a drudzy tacy, nie? Że chyba ci tacy, może tacy jak my, to są już na którymś etapie. Tak myślę. A nie wiem, w sumie. Ja ci to tacy buraczani to dopiero tam na przykład drugi raz dopiero się pojawili na ziemi. Niektórzy pierwszy. Ja też słyszałam taką tezę, ale to już jest bardziej naukowa teza, że ja to mój konektom. Konektom to jest cały ten, bodajże jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze zrozumiałam, to cały ten układ neuronów w mózgu, który się w zasadzie cały czas zmienia, bo powiedzmy albo coś się degraduje, albo powiedzmy zdobywamy nowe jakieś tam doświadczenia i no, kolejne siatki jakichś tam tych neuronów się budują, nowe połączenia. I właśnie to jest ten konektom, nie? I to właśnie ten konektom, czyli cała ta siatka w mózgu, tak jakby to jest człowiek, nie? Że to świadczy o tym, jaki ten człowiek jest, nie? Że jest akurat tym człowiekiem, bo ma akurat takie połączenia mózgu, no ale powiedzmy, jeśli już była mowa o joginie, to na przykład jogin głosi takie nauki, że my nie jesteśmy naszym umysłem, bo umysł to jest tak jakby zbiór jakichś tam przekonań i jakichś tam wspomnień, pamięci, które zmagazynowaliśmy, czy tam dostaliśmy z zewnątrz. Natomiast tak, że świadomość to jednak jest coś innego. Także no widzisz, co kraj to obyczaj. No ale jogin jest niesamowity. No, ale to na razie nie będziemy ani linkować, ani zdradzać, o jakiego jogina chodzi.
Znaczy ja powiem, że nie traktuję go jakiegoś guru, ale powiedzmy jako mądrą osobę, która naprawdę bardzo fajne wskazówki życia wydaje i no. No i tyle. Przyszedł do nas sam. No tak. Prosto z chmur, w środku nocy. Znaczy nie, to było tak, że ja wieczorem na medytacji myślałam o tym, że potrzebuję jakiegoś światła, jakiejś mądrości, a ty ranem tak, dostałaś jogina, tak? Tak, to było, ja pamiętam, ja byłam wtedy tak, to jest ta więź duchowa między nami. Tak. No, ta więź, tak. Jak między Bukietową a Sheridianem. Tak. No. To nie żarty. No, tak. I pamiętam, obudziłam się tak nad ranem i włączyłam telefon, czy go chciałam wyłączyć, nie wiem, nie pamiętam. Chyba może on był włączony, ja go chciałam wyłączyć, bo coś tam cały czas dudniło w słuchawkach. I właśnie się podsunął filmik z joginem i tak przez chwilę posłuchałam, ale byłam bardzo śpiąca i matko, myślę, żebym tego nie zgubiła i zamiast to zasubskrybować, to pierwszy ten, wyślę do Kapryldy, nie? To się przechowa. Ty, a ja sobie to otworzyłam. Przesłałam ci link. Tak, i patrzę, o matko, co to, kurna? Co to za Bin Laden, nie? Boże! No tak, z wyglądu tak. Ale sobie myślę, przerażający Bin Laden. No. Skoro Bexley mi coś takiego przysłała, to znaczy, że chyba warte posłuchania, obejrzenia, dobrze? Zaufam Bexley, posłucham. No i kurde, rzeczywiście to było mądre. No ale wygląd ma po prostu taki, że ktoś zobaczy i chyba, nie wiem dlaczego ja zaczęłam w ogóle słuchać, bo wygląd ma... No wygląd to ma... Znaczy on... Wzrok Bin Ladena i strój też. Nie, on nie ma wzroku Bin Ladena. On nie? Taki... No jak powinien się przyjrzeć, jakby się zaczęłam słuchać, przyjrzeć, patrzysz, to on nie? Jest taki, wiesz, jak... W takim stanie błogości, jakby troszeczkę, wiesz, tam... Jakie ma poczucie humoru. Because I got high, la 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 la. Tak, on taki jest taki trochę kpiący też, nie? Tak. Leciutko, no. Fajnie, taki właśnie, taki, ktoś tam czytam, że uduchowiony i pragmatyczny jednocześnie, no w ogóle mieszanką jest niezwykły. Ale zeszły znowu na ten. Tak, na naszego ulubionego jogina. No i... Myślę, że teraz skończymy, a na pewno coś nam się jeszcze przypomni, ponieważ jest tyle, no właśnie może później o twoim kanale, co tam się działo, tam, prawda, co tak. Się działo, do pani Beaty wyszłyśmy, zrobimy już kolejną audycję. Next level, jak to Maggie zawsze, tak. Next level. No a Maggie nam zniknęła, może ją jakoś przywołamy. Może teraz się zaciekawi, jak będzie właśnie o pani Beacie. To zechce z nami słuchać i komentować. Nas słuchać i komentować. No. Także. Co jeszcze powspominamy. No. Także dziękujemy. No. Także tak. Będzie teraz przypominam, że jak za chwilę odliczę 3-4, to będzie nasze pożegnanie. Wiesz o co chodzi? To już mogę odliczać? Tak. Dobra. 3-4. To pa, pa. Pa, pa. Dobra, koniec.